Chcesz płynnie i swobodnie rozmawiać po angielsku o tym, co akurat się dzieje? Na ten świąteczny, wiosenny czas przygotowałam dla Ciebie trochę słówek, dzięki którym będziesz mówić o swoich przygotowaniach do świąt, o tym, jak się je spędziło, czy w domu, czy gdzieś poza, co się robiło, co się kupowało, jadło i gdzie z czym się poszło. Do roboty! Pierwsze ze świąt to Palm Sunday. Palm, take a look. This is my palm. Palm nie ma tam ly. Nawet jeśli, zobacz, będzie to palma daktylowa, kokosowa, albo taka palma wielkanocna, albo taka jak w Lipnicy koło Bochni, na wiele, wiele metrów, w żadnej z nich nie będzie litery L. Palm i dlatego mamy Palm Sunday. Jest cały odcinek u nas na kanale o słówkach, w których nie ma litery L. Zapraszam Cię do tego odcinka, a na razie wracamy do świątecznych przygotowań. Po Palm Sunday mamy z takich naprawdę ważnych dni Holy Thursday, czyli jaki czwartek? Święty. Można powiedzieć też Monday, Amerykanie Monday. Thursday, czyli wielki, żałobny ten czwartek, no dosłownie nie jest wielki. A piątek jest Good Friday, czyli dobrym piątkiem, a nie też naszym wielkim. To ważne, żeby wiedzieć, o jakim dobrym piątku ktoś teraz nam opowiada, jeśli będziemy wymieniać się świątecznymi, wielkanocnymi zwyczajami, czyli customs. Customs and traditions. Jeśli słówko customs wygląda jak napis, gdzie tam coś jest do oclenia, tak, to samo słówko customs znaczy tradycję. No, traditions, słówkiem ładnym, łatwym. Cały Wielki Tydzień to Holy Week. Łatwo zapamiętasz będzie, więc Holy Saturday też będzie sobota. Oczywiście basket, food blessing, koszyk i święcenie słówek. O koszyku też mamy cały film. Dziewczyny pakują koszyk i wszystko, co do niego wchodzi, czyli horseradish. Koń, rzodkiew, chrzan, horseradish. Of course, eggs. Salt, ham, wszystko co tam po kolei obejrzysz w tamtym odcinku. Wracajmy do tych wielkich dni. Zostało Easter Sunday. Chyba tak mówimy też po polsku, że jest to niedziela wielkanocna. Easter Sunday i Wet Monday. Śmigus dyngus nikomu nic nie powie, chociaż takie tradycje throwing water with a bucket, czyli no, tej wody wtedy więcej. Throw jest dobrym słówkiem, albo sprinkle, jeśli... Tylko delikatnie. And Wet Monday. Ja jestem przygotowana, jak widzisz. Wet Monday, czyli lany poniedziałek. To z nazw dni. Co jeszcze można tam omawiać? Jeszcze jedno słówko. Lent. Jak czas przeszło odpożyczyć. Lent is 40 days long. Czyli 40 dni przed Wielkanocą postu. Tradycyjnie. Usually it's like spring cleaning, shopping, preparations. So spring clean, po kolei, spring clean the house. To takie wiosenne porządki. I have finished my spring cleaning. Skończyłam moje świąteczne porządki. I have spring cleaned the house. It's spotless. It's spotless, on jest super czyściutki. To też czas takich dla bardzo wielu ludzi religijnych przygotowań. I tu mam dla Ciebie słówko confess, czyli coś wyznać. I stąd jest confession, czyli spowiedź. Ale to chyba łatwo zapamiętać ze słówkiem confessional. Confess, confession. Przy religijnych słówkach na pewno będzie też mass. Tak, masa i masowa impreza, ale także msza. Holy Mass, można powiedzieć, święta. Jest też słówko service, jak obsługa, jak serwis, znasz to słówko. Ono też znaczy nabożeństwo. Więc Easter service będzie świątecznym nabożeństwem. Wielkanocnym nabożeństwem. Mamy dni. Jeśli chodzi o gadżety, nazwijmy to świąteczne, oczywiście pojawił się basket, czyli koszyk. Palm, palma już była. Widzieliście już moją water gun. Chociaż bucket też chyba użyję. Easter
lam. I tu odeślę Cię do mojego kolejnego odcinka o niemych literach, gdzie nie ma litery B. Lam, lam. To B zachowujesz dla siebie. Of course, eggs of all sort. Wszystkie możliwe jajka. Bunnies, chocolate bunnies and chocolate eggs w obfitości. Króliki, jajka. A co robisz z jajkami? Tutaj też fajne słówko. Die. Zobacz, die, umierać i die, kolorować jajka, mają tą samą wymowę, piszą się inaczej, widzisz? Dying eggs to nie uśmiercanie, można tak się pomylić na ucho, ale kolorowanie jajek. It's a worldwide, I guess, tradition, dying eggs. You can say coloring eggs, painting eggs. Też można te jajka malować, też się dogadasz, ale jest takie słówko dying eggs, we dye eggs. Well, we do it on Friday, Saturday, depends, no jak nam tam pójdzie z przygotowaniami. No jak jesteśmy na przygotowaniach, nie może zabraknąć traditional dishes, czyli tradycyjnych dish, potraw. Słówko, bez którego nasze święta nie mogłyby się odbyć. Okej, okay, eggs było, sausage jeszcze nie było. Ale jeszcze jedno słówko, oprócz sausage, czyli kiełbasy, to mayonnaise. U nas bez majonezu nie byłoby Easter. So, mayonnaise. Add a spoonful, a jar of mayonnaise while making a salad. And this is Easter. I've already mentioned, wspomniałam już, widzisz, słuchaj dużo angielskiego, to będzie ci się tak przechodziło samo. Horseradish. Był już konie, był już szan. I bardzo często podajemy go z yolks. No kolejne słówko bez L. Yolk. Zobacz, żółtko. Musisz obejrzeć ten odcinek o niemych literach, o niemym L. Yolk. I powstaje taki żółty szan. Pychota. With sausage, with eggs. A biały szan świetnie smakuje z beetroot. Beetroot, czyli cikła, buraki. Beetroot with horseradish. I jak wejdziecie na porównywanie jedzenia z kimś anglojęzycznym, ta rozmowa pójdzie w dobrym kierunku. Więc bądź przygotowany, przygotowana. Beetroot, horseradish. Fajnym sposobem na podtrzymanie rozmowy po angielsku jest porównanie, tak jak wspomniałam, potraw, ale też tradycji. Zobacz, coraz częściej w Polsce widzimy egg hunting. Ja organizuję go swoim dzieciakom niezależnie od pogody, jak się da to na zewnątrz, jak nie to w domu. Egg hunting, czyli szukanie, polowanie dosłownie, hunt, polować na chocolate eggs, chocolate bunnies, chicks, some chocolate itself, some more toys. Zabawy jest co niemiara. Można pochować słodycze także po domu, jeśli pada. Jest też egg rolling. Tu potrzebna jest dobra pogoda. You need a slope. Slope, słówko, które przyda Ci się na narty. Slope, czyli potrzebujesz jakiegoś zbocza. And egg rolling, czyli czyje jajko rolls potoczy się najdalej. Czekoladowe lub hard boiled, lub gotowane. Inne by się rozbiło. Takie, które może się rozbić, a jest fajną grą, też właśnie z anglosaskich kręgów językowych, to wyścigi z surowym jajkiem na łyżce. Tych zabaw z jajkami jest mnóstwo. Można coś wprowadzić, urozmaicić i sobie, i dzieciakom te święta, a przy okazji pogadać. Możesz zapytać, czy faktycznie coś takiego jak Maypole Dance jest wciąż obecne i czy to ten pole dance, o którym myślisz w pierwszej kolejności, czy może to jakiś inny majowy pole dance? Zobacz, jak ta rozmowa ma szansę się rozwinąć. Jeśli jeszcze nie czujesz się tak pewnie, aby wchodzić w takie śmieszki i heheszki, dołącz do Encio stacjonarnie w Bochni lub online, pomożemy Ci się rozgadać. Musi być coś ciepłego oczywiście, więc może to być traditional sour, czyli kwaśna, rye soup, czyli żurek. Można powiedzieć żurek i barszcz, jak najbardziej, ale jak chcesz powiedzieć, co to jest za zupa żurek,
So it's a traditional sour rye soup. Or, yeah, I think this is the soup. Tak, to jest zupa na Wielkanoc. Roasted meat. To pieczone mięso to wszędzie gdzieś będzie, więc to taka potrawa chyba nie jako specjalnie tradycyjna. Ale tradycyjne na pewno są ciasta. Czyli yeast cake. Yeast to drożdże. Yeast cake będzie ciastem drożdżowym. Pound cake to taka babka bardziej piaskowa. W ogóle, jak powiesz Easter cake, to, to taki obrazek babki, to będzie pierwsze to. Cheesecake, oczywiście, że serniczek musi być. I jeszcze jest coś, co się nazywa mazurek. Najłatwiej opiszesz, czym jest mazurek. Short crust, to takie kruche ciasto. Short crust cake. Short cake, short crust cake będzie właśnie takim decorated with Easter patterns. Bunnies, eggs, with alleluja written or with chocolate on it. That's Easter cake. With a lot of icing. Icing? Ice to lód. Mhm. A icing to lukier. Jeśli będziesz rozmawiać z kimś z Anglii, możesz usłyszeć takie nazwy potraw jak simmel cake. To takie bardziej z owocami ciasto. Hot cross buns. Bułeczki, słodkie chlebowe ciasto z krzyżem na środku. To też taka wielkopiątkowa tradycja, więc spodziewaj się hot cross buns. U nas takich bułeczek nie ma, u nas są te Easter cake'i, prawda? Te babki. Easter pudding, jak na Wielkanoc też może być pudding, dlaczego nie? I częściej niż u nas, ja nie znam nikogo, daj mi znać w komentarzu, czy u Ciebie kiedyś było Easter lamb. Czyli czy faktycznie jagnięcina pieczona się pojawia? U mnie lamb występuje w koszyku. On może być z chleba upieczony, ale raczej to będzie taki lamb dekoracyjny. Więc kiedy już mamy water gun, bucket, lambs, wszystkie te słówka omówione, to zostaje mi życzyć, czyli wish. I wish you abundance, love and hope. Abundance, czyli obfitości. Słówko często spotykane w życzeniach. Abundance, hope, love, nadziei, miłości. Have a wonderful Easter. A jeśli chcesz złożyć zabawne życzenia, możesz powiedzieć have an exciting, exciting Easter. Albo excellent Easter. Nie excellent, bo zobacz na gry słów. Excellent Easter. Exciting Easter, czyli ekscytująco jajeczną, wspaniale jajeczną Wielkanoc. W języku angielskim bardzo popularne są takie gry słów. Często możesz je zobaczyć choćby na kartkach, na życzeniach, na grafikach. So, have an exciting Easter and a lot of time with your family and friends. See you!